Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewieryniuk-Macierowska, wicenaczelna Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Witam państwa. Cała Polska jest wstrząśnięta tragedią trwającą wiele lat i wiele miesięcy małego chłopca z Łodzi, Kamilka. Z Częstochowy, przepraszam bardzo, a wcześniej jeszcze mieszkał w Olkuszu razem ze swoją matką. I najgorsze w tym wszystkim jest, że ten tragiczny przypadek, zanim jeszcze wszyscy się dowiedzieli, jak to przebiegało, jakie były kolejne działania albo niepodjęcie kolejnych działań, zaczęto używać tego jak maczugi w walce politycznej. Oczywiście zaczęła opozycja, bo się odbyła konferencja prasowa posłanek, które wyraziły no, ogromną troskę i oskarżyły o to, co się stało z Kamilem, rząd. Bardzo proszę. Stajemy się przed wami jako posłanki polityczki z różnych opcji, z Lewicy, z Nowoczesnej, z Platformy, Koalicji Obywatelskiej, ponieważ po raz kolejny zdajemy sobie pytanie, ile dzieci w Polsce musi jeszcze umrzeć, żeby rząd, partia rządząca, większość, władza, prezydent, rzecznik praw dziecka potraktowały kwestie przemocy wobec dzieci jako kwestii poważnej. No właśnie, mamy wskazanych winnych tej całej sytuacji. Dołącza się do tego pani poseł Izabela Leszczyna, która na Twitterze pisze: gdyby PiS nie rozpętał kłamliwej propagandy o sądach, co zabierały dzieci ubogim rodzicom, to policja, sędziowie, pracownicy socjalni nie baliby się zabrać Kamila z rąk zwyrodniałej matki. PiS chroni rodziny zamiast dzieci, a Morawiecki i Ziobro to zwykli obłudnicy. Wtóruje jej pan poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha, który z kolei na swoim Twitterze pisze: oprawcy i zabójcy 8-letniego Kamila nie przestraszyli się szeryfa Ziobro, jego groźnych min na konferencjach, szok. Systemowo zepsuty człowiek wyrządzi krzywdę, czy będzie dożywocie, czy kara śmierci. Ministerstwo Sprawiedliwości niech się skupi na przyczynach, a nie tylko skutkach przestępstwa. No więc już wiemy, kto jest winien. Winien jest rząd, który zastraszył sędziów i sędziowie w ogóle umywają ręce od interwencji w takich sprawach. No, muszę państwu powiedzieć, że to zakrawa w wykonaniu pani Leszczyny na tragiczny żart. Mówienie o tym, że sędziowie przejmują się rządem i boją się orzekać w takich sprawach, bo mamy wiele przykładów tego, w jakich sprawach się nie boją orzekać. Ale Agnieszko, chciałam ciebie zapytać, bo ty masz swoje doświadczenie życiowe związane z pracą w takim ośrodku pomocy społecznej, więc jak ty na to patrzysz? To nie chodzi o to, jak ja na to patrzę, tylko jakie mam doświadczenie dziesięcioletnie. No właśnie z tej perspektywy. Bo ja mogę sobie patrzeć jak chcę i powiem, że naprawdę powstrzymuję się ostatkami sił, żeby nie użyć mocnego języka wobec tych wszystkich tam pań, które przez chwilę oglądaliśmy. Bo praktyka wygląda w ten sposób i to potwierdzą na pewno wszystkie osoby, które pracują czy pracowały w działach tak zwanych pomocy instytucjonalnej, czyli te, które pracują w takich działach, w ośrodkach pomocy społecznej, które zajmują się rodzinami zastępczymi, jakby nadzorem placówek opiekuńczo-wychowawczych, również współpracy z sądami rodzinnymi, kuratorami i tak dalej. I praktyka moja i myślę, że w większości takich osób jest taka, że nie chcę mówić, że w 100%, ale w 95% za tym, jak w takich sytuacjach kończy się sprawa danej rodziny czy danego dziecka, to jest sąd. Ja byłam wielokrotnie świadkiem i mogę posłużyć się przykładem, którym się zajmowałam. To była trójka rodzeństwa. Najmłodsza dziewczynka miała 3 lata. Tam chłopczyk był już, nie pamiętam teraz, ale najstarsza miała 11 lat, bo tam była dziewczynka, chłopczyk, dziewczynka. I to była trójka rodzeństwa, która została odebrana swoim biologicznym rodzicom, dlatego że rodzice no, zapadli na chorobę psychiczną. Tak zdarza się, jedno i drugie z rodziców. Te dzieci trzeba było odebrać rodzicom, no bo nie było warunków do wychowywania. I dzieci zostały przekazane teoretycznie bardzo dobrej rodzinie, bo wykształconej, majętnej i w ogóle. Niestety ta rodzina te dzieci wykorzystywała seksualnie, rodzina zastępcza. I były monity ze strony ośrodka, były interwencje, były jakby prośby, rozmowy z sądem. Niestety nic to nie dało. Dzieci były cały czas jakby po kolejnych kontrolach przez sąd cały czas oddawane tej samej rodzinie, która molestowała tę trójkę rodzeństwa seksualnie.
i nie dało się nic zrobić. W końcu, kiedy doszło do tragedii, to w końcu sąd się ogarnął, tylko że niestety było już za późno. I ja takich przykładów mogę mnożyć bardzo dużo. I tutaj, żeby czy kurator, czy ośrodek pomocy społecznej, czy szkoła na uszach stanęli, jeżeli sąd zasądzi tak, a nie inaczej, to jest koniec dyskusji. I tu ja nie wyrokuję, że w tej sprawie akurat tak było, bo to wymaga wyjaśnienia. Ja mówię o tym, czego doświadczyłam przez 10 lat pracy w ośrodku pomocy społecznej. Mogło tak być, dlatego że z publikacji, między innymi w Gazecie Krakowskiej, wynika, jak ta cała historia Kamilka wyglądała. Otóż 5 zawiadomień ośrodków pomocy społecznej do sądu rodzinnego o przemocy w rodzinie, znęcaniu się fizycznym, psychicznym i zaniedbaniu. Zawiadomienie o podejrzeniach przyrodniej siostry i ojca biologicznego do kuratora sądowego, że dzieci są głodzone, przypalane papierosami. 3 ucieczki Kamila z domu. 3 decyzje sądu rodzinnego, że nie ma podstaw, żeby umieścić dzieci w pieczy zastępczej lub placówce. Sygnały o tym, że źle się dzieje w rodzinie Kamilka, jeszcze były wysyłane w sierpniu. Już były wysyłane w sierpniu, kiedy jeszcze rodzina mieszkała w Olkuszu w 2022 roku. 2 karty zostały założone, niebieskie karty, a dziennikarka Agnieszka Gozdyra z Polsatu publikuje zdjęcia ze szkolnego, jakiejś szkolnej strony, gdzie widać dziecko z siniakami na twarzy, brudne, ze złamaną ręką. Więc tak jak napisał Jacek Piekara, Marku, pisarz Jacek Piekara na Twitterze, gdyby chociaż jeden ważny dorosły, na przykład sędzia, przejął się i podjął właściwą decyzję, Kamil by dzisiaj żył. No właśnie, jeden ważny dorosły, mamy 3 rozstrzygnięcia sądu rodzinnego, czyli co najmniej 3 sędziów w tej sprawie rozstrzygało na niekorzyść tego dziecka. No, cała ta tragedia jest jakimś wspólnym chyba oskarżeniem niewydolności polskiego systemu w całości, już to różne elementy opieki nad świadczonej opieki w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia praw dziecka. No to jest niezwykle deprymujące, ale to, co w tej chwili, o czym rozmawiamy, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, to jest pewnego rodzaju hienizm polityczny, który się pojawił, który stał się właściwie główną linią rozmowy o tym wydarzeniu, czyli szukanie prostych odpowiedzi, szukanie odpowiedzi o charakterze de facto partyjnym, politycznym, odpowiedzi, które nie wnoszą niczego nowego, nie podpowiadają żadnych rozwiązań, tylko są próbą wykorzystania tej dramatycznej sytuacji, tej tragedii, mówiąc wprost, do postponowania politycznych przeciwników. Ja przypomnę, że nie tak dawno byliśmy świadkami innej tragedii, ale też o trudnych do zaakceptowania rozmiarach, czyli śmierci samobójczej syna posłanki Platformy Obywatelskiej. I wówczas to samo środowisko odbierało z kolei prawo do dyskutowania na temat okoliczności tej śmierci przedstawicielom innych ugrupowań politycznych. Nie minęło kilka tygodni i nagle mamy do czynienia z jakimś dramatycznym występem kilku pań, które tak naprawdę zabijają własną wrażliwość, zabijają wrażliwość społeczną po to, żeby uzyskać jakiś cień sympatii politycznej dla swoich poglądów. No to jest żenujące, a inną sprawą jest funkcjonowanie systemu, bo każda śmierć jest oskarżeniem, każda śmierć dziecka jest oskarżeniem systemu w jego różnych aspektach. No właśnie, systemu, bo z jednej strony mamy takie bardzo, no,
brutalne przykłady ingerencji w rodziny, odbierania dzieci w krajach zachodnich, gdzie byle pretekst staje się i właściwie decyduje o tym nie sąd, tylko pracownik danego socjalnego ośrodka. No, mieliśmy przykład, kiedy na przykład jeden z przykładów ze Szwecji, kiedy dziecko odebrano rodzinie, bo uznano, że matka jest zbyt otyła i to wprawia dziecko w niekomfortową sytuację. Były też takie przypadki, kiedy ojciec chodził w sandałach bez skarpetek chyba, albo odwrotnie, też odbierane. Mieliśmy przykład Holandii, zresztą ta rodzina, ta matka uciekła do Polski i tu uzyskała pomoc, kiedy uznano, że zbyt dużo środków przeciwbólowych, paracetamolu matka używa i też dziecko odebrane. A z drugiej strony mamy skrajną zupełnie sytuację, kiedy cały świat dorosły zawiódł to dziecko, rodzina, patologiczna rodzina, bo trzeba mówić o tym, że to nie jest zwykła rodzina, gdzie matka ma 6 dzieci z 3 różnymi mężczyznami, w tym jeden jest kryminalistą, ten ostatni, który zakatował na śmierć Kamilka. Mieszkający z nimi krewni, sąsiedzi, szkoła, bo ja nie bardzo wierzę w te tłumaczenia, że szkoła zrobiła wszystko, co mogła, bo nie zrobiła moim zdaniem wszystkiego, co mogła, sądząc po tych zdjęciach i po tym, że dziecko przychodziło brudne, właściwie nie można się było z nim porozumieć, i tak dalej, i tak dalej. Kuratorzy, opieka społeczna, sąd. I zamiast dyskusji o tym, co w tym systemie poprawić, co źle zadziałało, jakie można byłoby wprowadzić jeszcze jakieś środki zapobiegawcze, żeby do takich tragedii nie dochodziło, mamy taką młódzkę polityczną. Agnieszko. To znaczy ja tutaj, Olu, po pierwsze jakby się nie zgodzę, czy szkoła zrobiła za mało, bo szkoła ma bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie. Szkoła w zasadzie powinna powiadomić ośrodek pomocy społecznej bądź organy ścigania takie jak policja i to w zasadzie no tyle, tak, czy zapewnić dziecku jakąś tam pomoc w postaci obiadów, może świetlicy, tak, pomoc w odrabianiu lekcji, tego typu rzeczy, ale dalej jakby szkoła ma związane ręce. Natomiast co do innych krajów i porównania tego do Polski, to ja powiem, że takie sytuacje zdarzają się również na Zachodzie, właśnie tym przewrażliwionym na temat, że matka otyła, to tam to paracetamolu za dużo bierze. Całkiem niedawno, bo to kilka lat temu, było skazane polska para, bo to chyba nie było małżeństwo, która również w podobny sposób zakatowała dziecko, kobiety. We dwójkę to zrobili. I takich przykładów naprawdę jest masa, nie tylko z Polakami mieszkającymi za granicą, ale również z ludźmi, którzy no, mają swoje dzieci, tak traktują. Powszechne jest to w rodzinach muzułmańskich. Ten temat jest przemilczany, że tak powiem, a tam się dzieją prawdziwe dramaty. Ale chcę jeszcze zwrócić uwagę na inną rzecz, bo nasz system nie jest dopasowany, ja mówię system jakby prawny, system pomocy instytucjonalnej, nie jest dopasowany do wszystkich wydarzeń, z którymi się spotykamy, bo tak jak mówię, w tego rodzaju sytuacjach jest zaangażowanych ileś instytucji i każda ma swoją działkę do zrobienia. Ja też miałam taką sytuację akurat no, zakończoną też tragiczną śmiercią, ale tutaj jakby dziecko, chłopiec 13-letni popełnił samobójstwo. Został skierowany finałów do ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego w wieku, w którym tam nie powinien trafić, ale to dlatego, że nie można go było umieścić nigdzie indziej. On w wieku 9 lat był już potrójnym mordercą i zrobił to ze świadomością. Ja zdaję sobie z tego, jak to brzmi, znaczy zdaję sobie sprawę z tego, jak to brzmi, ale ja taką sprawę miałam, tak? Dziecko w wieku kilku lat było już kilkukrotnym mordercą, było aktywnym, że tak powiem, płciowo gwałcicielem i w wieku 13 lat odebrał sobie życie. Niestety no, zakończył je tragicznie, ale dziecko na przykład takie nie można umieścić w domu, przepraszam, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, czyli w domu dziecka, to tak nazwijmy, ani w rodzinie zastępczej. To dziecko też jest za małe, żeby umieścić w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i jest za małe, żeby umieścić w poprawczaku. I takie sytuacje też się zdarzają, no właśnie, i na to nie ma jakby tutaj... I właśnie, musimy kończyć, więc ostatnie pytanie do Marka, jedno zdanie, dwa zdania odpowiedzi. Czy dojdzie do poważnej dyskusji o tym, jak uszczelnić ten system ochrony? Bo mamy już pewne rozwiązania, no mamy te przepisy mówiące o tym, że natychmiastowo jest usuwany z mieszkania osoba, która dokonuje tej przemocy domowej. Kiedyś mieszkali, nie można było takiej osoby usunąć i pomimo stwierdzenia, że maltretuje swoją rodzinę, w dalszym ciągu przebywał. To już jest tak jakby przeszłość. Czy dojdzie do takiej dyskusji, czy będzie dalej młódzka polityczna?
No pewnie będzie muzyka polityczna, ale niewątpliwie zasadą naczelną powinno być, że państwo wobec przemocy w rodzinie nie może być bezradne, a człowiek, młody człowiek, dziecko nie może być pozostawione samo w sobie. I to jest zasada, którą powinniśmy się jako wspólna organizacja, jako państwo kierować. Natomiast to, co słyszymy, no to jest ostatnio pana Bodnara, no to jest próba spekulowania także z podtekstem światopoglądowym na tragedii, która wymaga namysłu, a nie fajerwerków jednego dnia. Kończymy zdaniem też wspomnianego przeze mnie już Jacka Piekary, pisarza: cały świat dorosłych zawiódł Kamila. I to jest chyba puenta najbardziej pasująca do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą z Agnieszką Siewieryniuk-Maciorowską i Markiem Formelą, publicystami. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.